za spóźnienie, księży Tadeuszu, to nie ksiądz nas będzie spowiadał, tylko my księdza będziemy spowiadać. Ale przebaczamy, bo zdajemy sobie sprawę, jaką pogodę. Jedynie o pogodę, posłowie, jeżeli podawają pogodę polityczną, niestety, bo uczestniczyłem dzisiaj w takim spotkaniu pod ludzi, którzy opiniują uchwałę o kresach sądów. Jest to bardzo piękna uchwała i powiem parę słów. Także dobrze się stało, ale niestety poseł, który przyleciał z Warszawy między głosowaniami, samolot się spóźnił pół godziny. No i niestety tak wygląda sytuacja. To co możemy... Ale przepraszamy, księdzu Tadeuszu. Proszę się, ja tytułem wstępu powiem. Dobrze. Proszę Państwa, sami Państwo wiecie, kto jest gościem dzisiejszego spotkania. Ale motto dzisiaj takie chciałem zadedykować do tego spotkania. Ocalić od zapomnienia, zaniechać przemilczania na kresach wschodnich. I cóż, spotkanie, które organizujemy razem z Dworem Wspólna Trzebinia oraz z TCK, ma właściwie przybliżyć nam akurat tą problematykę powstania lwowskiego, jednego z tych, które było zwycięskim akurat powstaniem, które chcemy, żeby akurat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który jest specjalistą od lat akurat w tych sprawach, który jako historyk został wielokrotnie odznaczony krzyżami komandorskimi za zasługi i tak dalej. Księże Tadeuszu, cenimy Pana za to wszystko, co ksiądz robi, za pracę na rzecz niepełnosprawnych, których mamy również i w Trzebini, i za to, co w Polsce się dzieje akurat na rzecz niepełnosprawnych, to dzięki fundacji, którą ksiądz Tadeusz akurat prowadzi. No jest ich około 30 w Polsce. Chwała za to, dziękujemy. A dziś nie zwlekamy. Powstanie lwowskie. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Szanowni Państwo, wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, ale może zacznę właśnie od tych dobrych wiadomości, o których się dzisiaj dowiedziałem w czasie tego spotkania. Od paru tygodni, czy już miesięcy trwa taki proces ustawowy o uchwalenie Dnia Pamięci Kresowian i Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Jest to szalenie ważne. Dzisiaj uczestniczyłem w takiej dyskusji, bardzo nawet związanej z dzisiejszym tematem, bo padło takie pytanie, czy Lwów to Kresy, czy nie. No więc tutaj nawet do tego stopnia dochodzi o wyjaśnienie pewnych problemów i myślę, że to bardzo dobrze, że w tym roku będą dwa takie wydarzenia, myślę, które przybliżą Państwu w ogóle problematykę. Pierwsze wydarzenie nie będzie polityczne, będzie to film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, z góry mówię, nie jestem specjalnym fanem jego filmów. Natomiast jest to pierwszy film, który pokaże ludobójstwo na Kresach Wschodnich. Premiera będzie 6 października, ciągle jest zbiórka, bo brakuje pieniędzy, to są też perypetie polityczne. Natomiast Sejm Polski przygotowuje dwie uchwały. Jedna, która będzie dotyczyła 11 lipca, czyli rocznicy ludobójstwa, a druga uchwała, szalenie ważna, o której zresztą dzisiaj przy tej projekcji szerzej powiem, upamiętnienia Kresowian, męczeństwa Kresowian. Bo problem Kresów, Polaków tam mieszkających, zrywów też niepodległościowych, także prześladowań, no jest ciągle wyrugowany z podręczników i z tematyki takiej popularno-naukowej. Dlatego dzisiejszą prelekcję traktuję jakby wprowadzenie do tego wszystkiego, dlaczego Lwów jest tak bardzo ważny w kulturze i tradycji polskiej, o co w ogóle chodziło, że młodzi chłopcy i dziewczęta Orleta Głosy prawie 100 lat temu, 1918-1920, bili się o Lwów i wielu z nich zginęło. I dlaczego Lwów, który mimo że został poza granicami Polski, no, w wyniku zdrady naszych aliantów, Anglików i Amerykanów, którzy za przysłowiową czapkę gruszek sprzedali te tereny Stalinowi,
Dlaczego on jest tak ważny? I co się dzieje właśnie z Polakami mieszkającymi w Lwowie? Oczywiście Kresy Wschodnie to nie tylko, to wiele innych miejscowości, ale myślę, że właśnie w Lwowie, jak w Soczewce, skupiają się te problemy. Ja to się Tadeuszu, nie musiałem się... Nie wiem, ja mam swój laptop dla niczego. To może zmieńmy, bo ja też nie wiem, na czego mi się nie używa. Chwyta się, tak powiem? Proszę spróbować jeszcze. Ale nie otwiera się w ogóle ten. Jak ty, to ja swój laptop przywiozłem. Jeszcze chciałem przełożyć. No to widać, jak to było włączone, bo nie ma być wiedzenia. Ale ma pan to włączone? No nie widzę, żeby to było włączone. Na laptopie się. Trzeba jakiegoś chłopca 11-letniego, to lepiej. Ja może trochę powiem jako przerywnik w mojej fundacji. Jedna z pań, która pracuje jako księgowa, bardzo porządna osoba, przechodziła na programy komputerowe, no i w pewnym momencie stwierdziła, że się zepsuło. No i przyszedł cały magik, rozmontował cały komputer, wszystko okazało się, że nie było włożone do kontaktów. No ale to też się zdarza. To tak trochę na wesoło. Tak, ale tutaj...
Natomiast co nazywano Polską Centralną? Polską Centralną oprócz Warszawy był także właśnie Lwów. Państwo widzicie, że on nie jest na żadnych kresach, tylko tutaj na samym dole jest w miejscu centralnym. To było tak zwane województwo ruskie, czyli Ruś Czerwona. Natomiast kresy zaczynały się na południu praktycznie od rzeki Dniepr. Tu mamy tą piękną rzekę Dniepr, Kijów, który był miastem centralnym, i dopiero na wschód od Kijowa zaczynały się właściwe kresy. Jeżeli Państwo czytali Ogniem Mieczem czy Pan Wołodyjowski, to kresami nazywano właśnie Dzikie Pola, Krym i Bratławszczyzna, Podole, i te tereny zaznaczone na żółto, Smoleńsk, które zostały zdobyte na księstwie moskiewskim. To jest największy zasięg, jakiego już później Polska nigdy nie osiągnęła. Lwów założony został przez książąt ruskich w XIII wieku i był zamieszkały nie tylko przez Rusinów, bo wtedy jeszcze nie mówiono Ukraińcy, w ogóle to pojęcie nie funkcjonowało, tylko Rusini, później się pojawili Ormianie, Żydzi, Polacy, Niemcy. I kiedy w roku 1340 król Kazimierz Wielki zajął Lwów i zajął Podolę, Kamieniec Podolski, to już zastał dobrze zorganizowane wspólnoty najróżniejsze. Natomiast po Unii Polsko-Litewskiej, za panowania dwojga władców, jedynego w historii Polski króla, który był kobietą, czyli Jadwigi Andegaweńskiej i jej męża Władysława Jagieły, wówczas Polska stała się rzeczywiście potęgą od morza do morza, czyli Lwów wtedy stał się miastem de facto Polski centralnym. Jak wyglądały stosunki narodowościowe 100 lat temu? Bo wiemy, że po rozbiorach skasowano oczywiście państwo polskie, południe trafiło do Austrii, nazywało się to wtedy Galicją, również Szczebinia była w Galicji, część zachodnia, Pomorze, Wielkopolska, wcześniej Śląsk, to Prusy, czyli Rzesza Niemiecka, i część wschodnia i centralna, to były tereny Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast jak wyglądały stosunki narodowościowe? Tu akurat pokazuję Państwu mapę już z okresu międzywojennego, trochę jakby wyprzedza bieg wydarzeń. Jakie to były, jaka to była? Oczywiście w Polsce centralnej i zachodniej dominowali Polacy, to jest kolor czerwony. To były tereny najczęściej bardzo zaludnione. Była tu ogromna bieda, stąd ogromna emigracja do Stanów Zjednoczonych, no, zwłaszcza z Galicji. W części zachodniej te tereny zaznaczone kolorem granatowym, czy takim kolorem fioletowym, to są miejsca, gdzie była także mniejszość niemiecka. Nie tylko na Śląsku, tutaj takie miasto najbliżej nas zamieszkały w dużym stopniu przez Niemców, to było Bielsk, później po połączeniu z Białą było Bielsko-Białe. Ale także i Katowice, Chorzów, no i oczywiście Wielkopolska i Pomorze. Natomiast jeżeli popatrzymy, Niemcy byli na ogół albo katolikami, albo ewangelikami. Natomiast na górze widzimy kolor zielony, to byli Białorusini, tako jasno zielony, Białorusini, prawosławni. Te tereny takie zaznaczone kolorem brązowym, zwłaszcza później Wileńszczyzna, której akurat tutaj nie ma, to były tereny, gdzie było pół na pół. Połowę Polacy katolicy, połowę Białorusini prawosławni. Te czarne kropki wszędzie, gdzie Państwo widzicie, to były miasta, które w dużym stopniu były zamieszkane przez ludność żydowską. Były takie miasta, te właśnie czarne kropki, gdzie powyżej 75%
mieszkańców to byli Żydzi. Tu takim klasycznym miastem najbliższym naszej okolicy był Szalun, gdzie ludność żydowska przeważała i później nawet dołączano okoliczne wioski po to, żeby zmienić trochę stosunki narodowościowe. To samo było na Kresach Wschodnich. Natomiast ten kolor biały, taka obwódka, która jest, to są właśnie tereny, gdzie dochodziło do konfliktów polsko-ukraińskich i w okresie I wojny światowej, i tuż po jej zakończeniu, a później także w okresie II wojny światowej. Kto tu mieszka? Widzimy, że ludnością dominującą, zaznaczoną też kolorem, tu akurat u mnie się wyświetla jako żółty, tu zielony, nie wiem dlaczego, to były tereny, gdzie było bardzo dużo, przeważali Rusini, czyli Ukraińcy. Byli oni albo grekokatolikami, albo prawosławnymi. Niemniej jednak były tutaj wspólnoty niemieckie, to jest ten teren tutaj zaznaczony kolorem fioletowym. Byli to osadnicy niemieccy, ale także czescy. Osadnicy polscy, proszę zobaczyć, jak dużo na Wołyniu szczególnie było tych terenów, gdzie Polacy jednak dominowali. Oczywiście tu jest Lubelszczyzna i Podkarpacie, natomiast dawna Galicja Wschodnia, nazywana Małopolską Wschodnią, znowu Państwo widzicie tereny, gdzie było pół na pół. Czyli nie było takich znowu terenów, gdzie albo byli sami Polacy, albo sami Rusini. Więc można powiedzieć, że to była niesłychana mozaika narodowościowo-wyznaniowa, która w okresie II Rzeczpospolitej no właśnie miała taki kształt. Oprócz tego oczywiście były mniejsze wspólnoty, Ormianie moi przodkowie, Czesi na Wołyniu, Litwini, Tatarzy. Także Polska, można powiedzieć, również tuż przed wojną była, tak jak epoka cała Jagiellonów, krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. No teraz przechodzimy do Lwowa. Lwów, jak wspomniałem, ma już 800 lat tradycji. Miasto, które się ogromnie rozbudowało w czasach królewskich, bo szczególnie królowie fundowali tutaj kościoły, klasztory, przybywało mieszczaństwo, przyłączano okoliczne wioski. Jeżeli ktoś z Państwa był we Lwowie, tego na mapie tu tak nie widać, ale na innych zdjęciach, Lwów jest jak Rzym położony na siedmiu wzgórzach, czyli miasto samo, centrum, jest w takiej dolinie nad rzeką Pełtę, której obecnie już nie ma, bo została zasklepiona, jest kanał. Natomiast te tereny zielone wokół to były wzgórza. Miasto ogromnie rozwinęło się w czasach austriackich, bo stolicą Galicji nie był Kraków, ale Lwów. I dlatego zbudowano, tu widzimy, ogromny węzeł komunikacyjny, czyli kolejowy, o którym zresztą później toczyły się walki. Był Łyczaków, była Cytadela, było wiele takich terenów ufortyfikowanych, bo Lwów był, no twierdzą jako taką nie był, ale był miejscem, gdzie było dużo wojska, była Cytadela, były koszary, czyli Austriacy wiedzieli, że to jest miasto niesłychanie ważne również od strony militarnej. Jak wyglądały stosunki narodowościowe? 55% mieszkańców Lwowa 100 lat temu to byli Polacy. I to Polacy tatej raczej powiedziałbym całkowicie, czyli nie pochodzący z rodzin mieszanych. Około 30% to byli z kolei Żydzi, bardzo zresztą spolonizowani. No, takim najbardziej znanym polskim Żydem ze Lwowa no, jest pisarz, który jest znany na całym świecie, to jest Stanisław Lem, który później zmarł w Krakowie. Byli też oczywiście Ormianie, którzy mieli swoją katedrę ormiańską, i było wielu znanych Lwowian pochodzenia ormiańskiego. Najbardziej znany to był arcybiskup Józef Teodorowicz, ale też wczoraj byłem na takim spotkaniu na Śląsku, gdzie wspominano pisarza, który wprawdzie Nagrody Nobla nie dostał, ale niesłychanie znaną postacią, Zbigniew Herbert, którego babcia też była Ormianem.
Byli oczywiście napływowi Austriacy, no, o których mówiono Niemcy, byli Czesi, byli Węgrzy i było wiele innych narodowości, więc sam Lwów też nie był takim miastem jednorodnym. Niemniej od strony kultury, cywilizacji i większości ludności to było miasto polskie. To jest mapa z okresu początków XX wieku. No już po tej mapie możemy zobaczyć, że to było miasto niesłychanie rozległe. Ono było dwukrotnie większe od Krakowa. Więc to było, tak powiem, centrum dawnego zaboru austriackiego. We Lwowie rozwinęło się bardzo dużo stowarzyszeń polskich różnych. I były to stowarzyszenia kulturalne i polityczne, ale też były sportowe. Najbardziej znanym klubem sportowym i w okresie zaborów i okresie międzywojennym to była Pogoń Lwów, założona w 1904 roku. No, przy całym szacunku dla kibiców Wisły i Krakowi, to dwa lata wcześniej w Lwowie. Zresztą pierwsza liga, znaczy pierwsze takie zawody ligowe odbyły się w Lwowie. I pierwszy związek piłki nożnej był w Lwowie. To już nie wspomnę o najbardziej znanym trenerze, Kazimierzu Górskim, który grał w jednym z klubów. Przed wojną były trzy takie kluby. Najbardziej znany, wielokrotny mistrz Polski, lwowski klub sportowy Pogoń, z tym miejscem na koniu, Lechia Lwów i Czarni Lwów. No i rzeczywiście piłkarstwo lwowskie było bardzo znane. Także były rozwinięte drużyny harcerskie, drużyny Sokoła, liczne chóry młodzieżowe, był oczywiście teatr, filharmonia, więc można powiedzieć, że Lwów to było no, miasto kipiące energią, kulturą, ale także tymi elementami patriotycznymi. Co się stało, że doszło do walk w Lwowie? Zbliżał się rok 1918. Austria przegrywała już wtedy na froncie, było wiadomo, że Austria się rozpadła. Zanim zakończyła się pierwsza wojna światowa, o Lwów zaczęły się spierać dwie narodowości. Polacy, tutaj mamy przedstawicieli Komitetu Narodowego Polskiego, byli to najczęściej byli legioniści bądź żołnierze armii austriackiej, którzy jednoznacznie identyfikowali się jako Polacy. I oni sobie nie wyobrażali, żeby Lwów po rozpadzie Austro-Węgier no, mógł być w innych rękach niż Polski. Ale równocześnie powstał podobny komitet złożony z Rusinów, czyli z Ukraińców, który posiadał własne siły zbrojne i Ukraińcy postanowili to miasto przejąć. Kiedy zaczęły się walki? Jak Państwo wiecie, wojna pierwsza zakończyła się 11 listopada 1918 roku. Ale na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny Ukraińcy przejęli miasto. Wykorzystali ten czas, że się Austriacy wycofywali, zajęli część Kosza, zajęli Cytadelę i zajęli dworzec kolejowy, który był bardzo ważny. No Polacy się z tym oczywiście nie mogli pogodzić. I wtedy spontanicznie wybuchło powstanie nazywane Powstaniem Orląt-Moskwy. Proszę Państwa, tutaj macie mapę z listopada 1918 roku. 1 listopada, czyli w Dzień Wszystkich Świętych, wtedy kiedy inni idą na cmentarze, katolicy, to grupa młodych Polaków, głównie harcerzy i uczniów, zabarykodowała się w szkole przy ulicy Sienkiewicza. Mieli tam może 2-3 karabiny i postanowili walczyć o wolną Polskę. Wydawało się, że to są straceńcy, że to no co, 3 karabiny przeciwko zbrojnym Ukraińcom. Ale to była iskra, która zapaliła beczkę prochu.
bo wprawdzie mężczyźni byli jeszcze wojsko austriackie, a więc byli na froncie, trwała jeszcze oficjalnie wojna, to młodzi chłopcy, dziewczęta, bardzo często uczniowie szkół średnich, rzemieślnicy, zaczęli tą broń zdobywać na wrogu, zaczęli budować barykady i rozpoczęły się walki, które trwały 3 tygodnie. Proszę Państwa, widzicie tutaj linię, która przebiegała przez miasto. O, tutaj jest ta linia. Co ona powodowała? Że centrum miasta zajęli Polacy. Natomiast okoliczne wzgórza, łącznie z Cytadelą, Parkiem Kilińskiego, tutaj jest dworzec główny, no, najważniejsze miejsce, Koszary i wiele innych miejsc, Kościół Świętej Elżbiety na wzgórzu, ze wszystkich stron Polaków otoczyli Ukraińcy. Oni używali nazwy strzelcy siczowi, czyli po prostu to są odpowiednik naszych legionów. Sić to jest oczywiście kozacy. Jak wyglądały te walki? Te walki były bardzo zacięte, bo walczono de facto o te same ulice i o te same domy. I tak jak później, 25 lat później, w Powstaniu Warszawskim front przebiegał przez środek poszczególnych ulic, a nieraz w poprzek tych ulic, tak też podobnie było we Lwowie. Z tym, że przewaga była przerażająca. Po jednej stronie były oddziały wojskowe ukraińskie, po drugiej stronie byli powstańcy, którzy tej broni często nie posiadali. Tu mamy takie jedno zdjęcie historyczne, pokazujące, jak wyglądały umocnienia. No, tu jest bardzo dumnie napisane Reduta Piłsudskiego, tak? Bo Piłsudski wtedy był naczelnikiem Legionu. U górze mamy jeszcze napisy niemieckie Lemberg, czyli to jest szpital tutaj. Więc zabarykadowano się w tych budynkach. Rzucane tutaj z przodu worki z piaskiem, kamienie, a nawet materace widać w tym zdjęciu. I ci młodzi chłopcy bronili się w tych różnych budynkach. Bardzo często stosowali taką metodę, którą zastosowano później w Powstaniu Warszawskim, że przechodzili z jednej dzielnicy do drugiej kanałami albo po dachach. No więc można powiedzieć, że te walki niczym nie przypominały normalnej bitwy. Były to taka wojna miejska, ale bardzo krwawa i bardzo wymagająca wielkiego poświęcenia. Tutaj mamy obraz Wojciecha Kosaka, znanego batalisty, pod nazwą Orlęta Lwowskie na cmentarzu Łyczakowskim, bo często front przebiegał także poprzez parki czy poprzez cmentarze. I tutaj malarz w bardzo taki sugestywny sposób pokazuje tych młodych ludzi, Orlęta, z karabinami, nawet dziewczyna z pistoletem, którzy bronili tych poszczególnych redut. Bardzo często ci, to też jest obraz chyba Wojciecha Kosaka, tak, Wojciecha Kosaka, bardzo często za tą broń zdobytą na wrogu chwytały dosłownie dzieci. Najmłodsi żołnierze, bo oni uważali się oczywiście za żołnierzy, chociaż no, w mundurach cywilnych, to byli uczniowie szkół podstawowych czy średnich w wieku 13-14 lat. Najmłodszy, który zginął z karabinem w ręku, Jurek Biczan, jest taka zresztą piosenka Jurku Biczanie, Orlątko, to miał niespełna 14 lat, czyli to jest odpowiednik dzisiaj klasy gimnazjalnej, tam drugiej czy trzeciej. O, a to jest oryginalne zdjęcie tych młodych chłopców, no to są dzieci, chociaż poubierane w mundury, czapki tutaj z orzełkiem, no ileż oni mogą mieć lat, 14, 15, 16. No ale groźnie wyglądają z karabinami, tutaj mają jakąś tutaj broń przy pasie. No, to jest jeden z też najsłynniejszych powstańców lwowskich, Antoś Pietrykiewicz.
On miał niespełna 14 lat, tak jak Jurek Wiczan, i był dowódcą odcinka, który na tak zwanej Górze Straceń bronił się przez kilka dni. Został ciężko ranny, trafił do szpitala i już po wyzwoleniu miasta przyjechał Piłsudski i wręczył mu order virtuti militari. Jest to najmłodszy w historii Polski żołnierz, który ten order virtuti militari otrzymał, czyli 14 lat. Niestety później zmarł w wyniku odniesionych ran, już tego szpitala nie wyszedł. Antoś Pietrykiewicz. Wojna, jak się zakończyły walki o Lwów? Z Krakowa i z Przemyśla przybyła odsiecz, bo udało się zdobyć dworzec kolejowy i na ten dworzec kolejowy przybyli po prostu żołnierze polscy. Ukraińcy musieli się wycofać ze Lwowa, ale proszę zobaczyć, że oni nie zakończyli tych walk we Lwowie, dlatego że Lwów był otoczony. I to już to jest luty, a więc już kilka miesięcy po wybuchu tego powstania widzimy, że front przebiega tutaj między Polską, powiedzmy centralną, tu widzimy na przykład Zamość, Rawa Ruska, Chełm, ale też tu Polesie. I on tak przebiega bardzo dziwnie. Proszę zobaczyć, takim jakby cypel, czyli Lwów się utrzymał. Ukraińcy nie byli w stanie tego Lwowa odzyskać. Natomiast nacierali ze wszystkich stron. Ukraińska armia Czyta i ukraińska armia Halicka, a później także armia sowiecka w następnych latach. Czyli Lwów znalazł się w rękach polskich, ale no, był taką wyspą, półwyspem, dzisiaj mówiąc, który wbijał się klinem w te wojska ukraińskie. I to było oblężenie miasta przez kilka ładnych miesięcy. Wojna polsko-ukraińska trwała de facto do roku 1920, a więc przez półtora roku. W 1920 Lwów zaatakował kolejny przeciwnik. To byli tym razem bolszewicy. To jest obraz Batowskiego, bardzo znany. Bitwa pod Zarbuszem. Co to było? Na przedmieściach Lwowa doszło do starcia, jak to mówiono, Dawida z Goliatem. Tym Goliatem była słynna konna armia Stepana, Budionnego, zapomniałem chyba Stepan. Siemon, czyli Szymon, no mówiąc po polsku. Budionny, który od wachmistrza doszedł później do stopnia marszałka. Konna armia była świetnie zorganizowana, bardzo szybka, wspierana przez samochody pancerne, nawet przez lotnictwo, rozbijała z dużą łatwością wojska polskie. I Budionny myślał, że te oddziały, chociaż kawaleria, błyskawicznie zajmą Lwów. Jednak pod Zadwórzem, naprzeciw Budionnego, stanęło 318 obrońców Lwowa. Młodzi chłopcy, właśnie owi Orlenka, którzy dwa lata wcześniej walczyli z Ukraińcami. Mówi się o tym polskie Termopile, bo nawet liczba obrońców jest podobna. Pod Termopilami było 300 Sparta, tu 318. Prawie wszyscy zginęli w tym straszliwym boju, ale Budionny stracił cały dzień na walkę z tą garstką Polaków i nie wszedł do Lwowa. Co więcej, już wzywał go Tuchaczewski, że musi iść pod Warszawę, że się nie może spóźnić. No Budionny, no Chicago, bo tam jest jezioro i tak dalej, przywiozłem do domu, pokazuję, odwrócili, tam było napisane po angielsku, to po rosyjsku zdjęłano u Kitajca, tak? My niczego. Przyznaję, tacy już no to ja tu nie będę patrzył. Tak, proszę, patrzę, jest opisana Trzebinie. Także nasza trzebińska filiżanka dla księdza Tadeusza,
I chciałbym, żeby następne spotkanie odbyło się w sierpniu, w ostatnim tygodniu sierpnia. Mamy tutaj w dworze i tu, żebyśmy wszyscy wypili herbatę w takich filiżankach z księdzem Tadeuszem i porozmawiali też może o dworze. Zobaczymy. Księdze Tadeuszu, pozwolę sobie akurat też taki atrakcyjny o naszym mieście, o Trzebini album, żeby ksiądz Tadeusz do nas częściej przyjeżdżał. Ja to stale jeżdżę, najczęściej stoi w korku. I żeby pamiętał, że księdze Tadeuszu. Nie wiem, czy będę wyrazicielem wszystkich, ale za to, co ksiądz Tadeusz robi, co mówi, za tą prawdę, za tą odwagę, której nie brak. Jeszcze oprócz tego można z nim normalnie porozmawiać. Nie wywyższa się. Jest normalnym człowiekiem i myślę, że teraz, jak będziemy te książki oglądać ksiądza Tadeusza, to ja podpisywam. Myślę, że możemy jeszcze z nim normalnie porozmawiać. W imieniu wszystkich Państwa serdecznie dziękuję księdzu Tadeuszu. I myślę, że następne spotkanie zróbmy w sierpniu. Zobaczymy. Jeszcze raz dzięki serdecznie. Dziękuję również Państwu serdecznie za przybycie, za udział. Do zobaczenia następnym razem. Ja rozumiem, że do sierpnia będziemy wybudować tą fabrykę porcelan. Będziemy próbować. Tak. Poważnie, fabryka porcelan? Dzięki serdecznie. To był żart oczywiście. No. To w Ćmirowie wyprodukowano, a my żeśmy to opisali. Ładnie opisana jest miasto i gmina Trzebina.